Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, sobota, 13 dzień maja i dzisiaj niezwykła rzecz dla mnie, pierwszy raz, zawsze jest w życiu kiedyś pierwszy raz, oddaję krew. A dlaczego i jak to się stało, to opowiem zaraz. Nie bolało. No oczywiście każdy z nas ma tam inne powody do tego, dlaczego to robi. Od dawna się nosiłem z takim zamiarem, ale zostałem zmobilizowany przez Magdę Stoch z klubu Biały Żagiel. Zaczęło się spontanicznie na studiach. Raz oddałam krew w Krakowie. Aha. Później oddałam parę razy, a później zajęłam się innymi rzeczami. I tak na serio zaczęłam już na stałe oddawać, jak mój tata był chory na raka i miał przetoczoną krew. Mhm. No i wtedy poczułaś się, że to jest coś takiego, że no tak. Oddajesz to, co inni ludzie dali. Tak, tak. I takie są częste historie, jak wiesz, w swoim przypadku czy Asi, prawda? Tak. No właśnie, ale teraz zorganizować grupę, tak? Biały Żagiel, przepraszam. Ale tak. Zachęcasz ludzi i jaka jest reakcja? No reakcja jest różna. Najlepiej, najszybciej podchodzą, dają się przekonać ludzie, którzy mają już to doświadczenie w rodzinie. To znaczy, ktoś potrzebował krwi, jakiś wypadek, choroba, prawda? Właśnie, czy trzeba mieć taki wyzwalacz, taki coś, że ktoś nosi się z tym zamiarem, taki było u mnie. A właśnie no zawsze to się odkłada, nie jest to miła rzecz, zawsze czasu. Człowiek ma inne rzeczy do robienia, ważne i tak dalej. Więc dobrze jest, jak ktoś namówi i powie, przyjdź tutaj o tej godzinie i tak dalej. Zachęci, absolutnie. Jest to, no wiesz, jest to taki dar serca. Różne dary serca są, ale to jest bardzo wyjątkowy dar serca. Krwi się nie produkuje. To jest tylko jeszcze. No zobaczymy, ale musi to być dar. To jest taki prawdziwy dar serca, prawda? Mhm. No nigdy nie wiemy, jak to jest, jak się ktoś czuje, kto potrzebuje krwi. A nie ma. A jej nie ma. To jest tragedia, prawda? Natomiast widząc kogoś, kto jest chory i tą krew przyjmuje, tak jak w przypadku mojego taty czy kolegi z klubu właśnie żeglowego, no widać, jaką to różnicę robi. To w oczach ludzie nabierają rumieńcy, wiesz, i jest to niesamowite, naprawdę. Polecam, zachęcam. Otworzyliśmy przy klubie żaglowym Biały Żagiel. Otworzyłam grupę, którą prowadzę. Jak to trzeba sobie po prostu ściągnąć aplikację na telefon, zapisać się? Tak. Albo do mnie zadzwonić, ja pomogę we wszystkim. Zrobiliśmy to pierwszy raz. Dziękuję. Mhm. Była nas trójka, ty, znaczy, ja. Znaczy pierwszy raz w ramach tej grupy. W ramach grupy, tak. Dla mnie jest to 10. raz, więc wspaniale. Cieszę się. Mhm. No i zachęcam. Aha. Tak. Powiedz, jak to wygląda, bo ludzie mówią, no czy ja mogę oddać krew, no nie wiem, już gorzej się czuję i tak dalej. Kto może oddać krew? Krew oddać właściwie może każdy, chyba że ma jakieś, są sytuacje, w których nie można. Są to najczęściej sprawy zdrowotne, czyli jakieś choroby, oczywiście ludzie chorzy na HIV. Nie mogą. No, są pytania, wypełnia się kwestionariusz o liczbę partnerów seksualnych, czy nie korzystało się z szczepienia, z usług prostytutek i tak dalej, tego rodzaju rzeczy. Tak, podróże. Podróże, tak, do krajów, w których to jest. Tak. Tak, zwłaszcza Afryka, wiesz, te choroby z Afryki przywożone, prawda? I bada się hemoglobinę, to znaczy bada się, czy nie ma się anemii po prostu. Za każdym razem poziom żelaza we krwi jest badany. Jesteśmy grupą wyselekcjonowaną. Za każdym razem wypełnia się kwestionariusz. Nasza krew zostaje przebadana, prawda? Co również nas skłania do tego, żeby patrzeć, jaki mamy styl życia, czy dbamy o siebie, co jemy. Nie wolno wcześniej pić alkoholu. Nie wolno pić alkoholu. Trzeba zjeść dobre śniadanie, lekkie dobre śniadanie, pić dużo wody. Ja osobiście mam taką rutynę, że piję dużo elektrolitów przed
muszę się dobrze wyspać, zjeść śniadanie, wtedy oddaję krew i znowu nie piję elektrolity. Tak. I co ile oddajesz krew? Co ile możesz? Kobiety mogą co 3 miesiące, mężczyźni co 2. Staram się co 3 miesiące. Rozumiem. Nie mam żadnych problemów z tym. Wręcz przeciwnie. Tak. Gdzie? Bo teraz jesteśmy w Richmond Hill, to trochę daleko od Mississaugi. Ale w Mississaugi też można, jest bardzo wiele tych punktów, gdzie krew przyjmą. Tak, absolutnie. Jest bardzo, bardzo dużo. Brytania i to nie są szpitale. To nie jest to, że się wchodzi do jakiejś placówki ochrony zdrowia, gdzie są ludzie chorzy i tak dalej. To nie tak. Tak, no to są jest organizacja, nazywa się, jak tu widzimy z tyłu, Canadian Blood Services. No i tutaj bukuje się appointment, zamawia się appointment, prawda, na jakąś tam godzinę. Trwa to zazwyczaj 45 minut do godziny. Można kwestionariusz wypełnić w domu wcześniej. Oczywiście czyta się, musi się przeczytać ulotkę, która jest za każdym razem wymagana, która nam uświadamia, co to jest, jak to jest. Państwo tutaj dbają o nasze bezpieczeństwo, no i o świadomość. To jest świadomy akt pomocy ludziom. No cóż, no to może nasza polska krew komuś uratuje życie, a przynajmniej pomoże w leczeniu. Na pewno. Ja wyszła. Uff, wspaniale. No i jak samopoczucie? Jest okej, ale wiesz, zastanawiam się, czy słabo mi jest z nerwów, czy tak naprawdę, ale nie. Ale taki człowiek jest taka lekko troszkę jestem śnięta. Bujający się. Bujająca, no, wyraźnie. No ale wiesz, trzeba było oddać, Madzia dopilnowała. Trzeba było, bo co? Dlatego, że jak się moje dziecko urodziło 44 lata temu, to ktoś mu dał 44 lata temu. Tak, to ktoś mu dał dużo krwi i nie chcieli od nas. Także ciągle miałam wrażenie, że należałoby zwrócić. No to, że tak powiem, witaj w klubie, dlatego że moje dziecko się urodziło prawie 18 lat temu i miało operację. I też cały czas sobie mówiłem, że oddam. To tak jak ja. Wojtek chciał też pędzić od razu, ale wtedy nie wzięli od niego te 40 parę lat temu, a potem to jakoś, wiesz, nigdy nie było po drodze i Magda się napatoczyła. Potrzebny jest ktoś, kto powie tak. To dzisiaj, albo to za 2 dni. No, dokładnie. Także a jak te wszystkie, to bolało, nie bolało? Nic nie, bo w ogóle jestem rekordziska. Powiedzieli, że w takim tempie, jak ze mnie wyszło. Szybko płynęło. Tak, no bo ja mam trochę jakby rozrzedzoną przez aspirynę, plus ćwiczyłam brzuch i rękę, żeby jak najszybciej. No, także zrobione. Przepraszam, ale z nosa mi cieknie okropnie, muszę wytrzymać. Ale no właśnie, a jak z nosa cieknie, to można? Czy ale nie? Nie, to teraz mi cieknie, bo ja mam chyba jakąś alergię po prostu. Nie, alergia. Ta pora roku, że alergia, ani nie kicham, ani nic. No to super, to właśnie to. To proszę Państwa, pierwszy raz. A my jesteśmy pierwszy fantastyczny, palec to Boży. Dzisiaj to, tu i teraz. Ktoś musi popchnąć. Mamy spłacony dług, czujemy się lepiej. Musi popchnąć. Tak. Super, dziękuję bardzo. Na razie, miłego dnia. Miłego. Dziękuję.